Siemaneczko, jestem Hypetym Games, witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj pracujemy słomę na sprzedaż. Gościu przyjechał. Mówił, że całe to pole chce właśnie słomy. Ale ci, że mam tego z tej słomy tyle nadmiaru, że mogę bez problemu chociaż to jedno pole sprzedać. Nie mówił o reszcie, bo jeszcze do obsa chcę zostawić sobie chce. Widzę, że pak opuszczam tylko z żyka. Chcę sobie zostawić słomy na siebie, a te pole mogę przeznaczyć na sprzedaż. Więc siadamy, no i co, lecimy. Ja już mówię, czemu mam tylko tyle pieniędzy, albo na początku jeszcze. Ja pokażę, czemu mam tylko tyle pieniędzy, bo przecież mieliśmy dość 16 tysięcy, blisko 17 tysięcy, gdzie poszły nasze pieniążki. Pieniążki poszły na wymianę, proszę Państwa, krów. Dokładnie sprzedałem swoje krowy w starym obiekcie. Wydam w starym obiekcie sobie krowy. Kupiłem jałówki. A ocieleniem. Czemu tak? Już wam też będę za chwilę tłumaczył, czym to jest spowodowane. Więc lecimy. Czy ja mogę sobie tam wziąć? Nie, nie mogę. Bo był jeden problem. Już nie będę tam przodował. Patrzcie. Musiałem wymienić ubory. Będę tam, co mówi. Wiecie, że przebudowałem, modernizowałem. Nie. Po prostu musiałem wymienić oborę z tego względu, że tamta była strasznie zbugowana. Tak długo na niej wytrzymałem. Musiałem ją zmienić po prostu, bo nie mogę wcale już wysypywać paszowozów właśnie w tej oborze. No i musiałem wymienić. Po prostu wymienić to na taki obiekt, który jest plus, że można sobie ścielić bezpośrednio melony ścielaki, to jest jeden plus, a mogę bez problemu sobie zadawać pasze, więc to za coś na tego krowy poszły, na krowy całe, z tego obiektu krowy poszły, miał mnie zagadać 79 tysięcy tam z groszami, więc brakowało mi pieniędzy na to, żeby wziąć. Ale już będę pasował. Po prostu, żeby wziąć to na... kupić tam krowy, to inne od razu. Więc, żeby była ta płynność, wolałem zainwestować teraz z jałówki sobie, kupić jałówki. I żeby w późniejszym czasie, jak się będę wycierał, tam będzie 25 sztuk, teraz będzie kupionych. Jak widzieliście, obora jest postawiona na 30 teoretycznie, ale całkowicie będzie mógł nawet tam wcisnąć, będzie 50 sztuk, jeśli wszystko dobrze pójdzie szło. Oczywiście jakiś tam duży, ale wiecie, ja się to nie będę martwił na razie na tym, jak to będzie wyglądało. Więc musiałem taki ruch poczynić, właśnie żeby to po prostu szybciej też ogarnię, bo tak, ten paszowóz, który posiadam, jakikolwiek paszowóz, testowałem paszowozy, wszelkie maści, czyli oryginalne, z modów, TP i TD. Każdy paszowóz musiał być na podwyższeniu, prawda, o Boże. Fajnie to jest na krótki... Patrzcie, krótki, no w sumie taki krótki gramy, tak? Moment. Już ponad 3 miesiące gramy na tym save'ie. Ale przestałoby to, powiem, bawić. Bawić, śmiesznić. Przestałoby to podmienić po prostu, bo myślę, że nie powiedziecie mi na to za złe. Powiedzmy tak, nic nie dopłacałem, nic nie robiłem, bo po prostu podmieniłem obiekt. Tylko wiadomo, ta nowa obra, która jest, to jest wiadomo liczona normalnie, jak była postawiona. Ale po prostu podmieniłem. Więc mam nadzieję, że wam będzie wam to przeszkadzać. I po prostu mi trochę łatwiej to w ogarnianiu save'a, tak? Bo jednak te termy, które mam, trochę zajmują czasu, więc... czy bawienie się, kombinowanie z kostkami, kombinowanie, nie wiem, z czymkolwiek, jest męczące. Więc tak poczyniłem i tak to właśnie zrobiłem. Posiedziałem trochę, pokombinowałem, nie jakoś tam wymanewrowałem to wszystko. I tak, co jeszcze chciałem dopowiedzieć. Dzisiaj po tej 60-tki, znaczy ogólnie, inaczej. A propos tego, tutaj są. Ten gościu, który przyjechał właśnie odnośnie tej słomy, o której się dogadaliśmy, złożył mi ofertę, co jestem troszeczkę w szoku, ponieważ spodobał mu się ten właśnie, iż piękny zestaw.
Ten piękny zestaw podobał mi się, czyli 60 z tą trasą. Spodobała mi się. I pytał się, czy nie chciałbym tej prasy z tą 60 sprzedać. Co troszeczkę byłem w szoku, bo gościu ma średnie gospodarstwo, ale mówi, że on tyle co pasuje słomy. Znaczy, ma gospodarstwo średnie, ale on tak prasy jako takiej nie ma. Bo po prostu najmuje usługi. Wiadomo, że niektórzy gospodarze więksi też mają tak, że więksi średni gospodarze mają tak, że nie opłaca im się kupować sprzętu, tylko wynajmują usługę. No i tutaj gościu tak samo właśnie pytał się, czy nie chce właśnie sprzedać tej 60 was z tą pracą. Cena, którą mi zaoferował, no to powiem troszeczkę, no przytkało mnie, bo ponieważ za ten zestaw, tą 60 was z tą pracą, daje mi 6 tysięcy. 4 tysięcy za tą pracę 60, powiem szczerze, jestem też skłonny za to dać. Znaczy inaczej, jestem skłonny to sprzedać. Te pieniążki, naprawdę, mi korci. Wiem, że ta pasa jest kupiona dopiero sezon, tak, bo jest kupiona dopiero sezon temu. Ale dziwne, że w ogóle gościu chce sprzedać tą, chce kupić 60, bo pasa jeszcze jako tak jeszcze rozumiem, tak. Ale gościu chce ten cały zestaw, bo mi się strasznie spodobało, bo przyjechał, bo ja już miałem sprzętą pasę. Pojechaliśmy tam przy domu, my pojechałem zobaczyć osobę, czy jest wilgotna, czy nie, czy będę mu spasować. Będę mu na szczęście spasować też. No i pytał się, czy właśnie nie pokazać mu tutaj tych beret. No powiedziałem, no to dobrze, proszę pana, mówię, nie ma problemu. No pojedziemy zaraz tam na to pełne na pole, które właśnie będzie pan brał. Dobra. Przyjechał, powiedziałem, fajne zbicie ma ta 60, to ta pasa, ta 60 też fajnie radzi sobie. I jestem w szoku, mówię, że gościu chce tak kupić. Tak, nie ukrywam, liczyłem sprzedać tą 60, tak czy tak było na, no ma swoje już mankamenty. Prasę niekoniecznie chciałem sprzedawać, ale jeśli na 40 tysięcy, ja dałem 15 tysięcy za prasę, dawałem, przecież, jak wspomniałem, za 60 dałem w podstawie, w sensie bez kabiny i tak dalej, no to dałem ile? 18400 plus 1000 kabina, to 19400. Więc jest pewno 20 tysięcy. Więc teoretycznie ja jeszcze na upadek w cudzysłowie te 5 tysięcy jeszcze mi zarobię na tym. Myślę, że koci mnie to. Bo tak szczerze liczę już może nie w tym sezonie, chociaż patrzcie, ona już ma na zrobionych bel 266. I tak się właśnie zastanawiałem, tak? Czy właśnie tego czegoś nie poczynić? Tak, teraz będę sobie musiał właśnie pomyśleć, czy pomyśleć, czy sprzedawać całość, czy tylko prasę, czy może po prostu tego nie sprzedawać. Możecie mi napisać. No bo moim zdaniem cena jest szczerze atrakcyjna. 40 tysięcy za ten cały zestaw. Ojej, nie to chciałem. Nie wiem, czemu gościł. On mówi, że ma Johnny 110 koni i tak dalej. Mówi, tak robi. Wszystko belki. Najmuje, bo on mówi, nie ma czasu tak zbytnio sobie samemu jeździć. No co, jedyny mankament, to wiadomo, że jest nasz... Powiedzmy tak, to pasa jest na sznurek. Tylko wiadomo, że tutaj pan Mingo tekstu nie zmienia. Więc jestem w szoku, że chcę tak kupić. Sam sobie zestaw. Bo właśnie mówił, on ma 110 koni. Pełni. I długi ma 100. 100 też koni tak samo. Dlatego on się pytał, czy tą 60 też bym chciał jeszcze sprzedać. No potem, bo on się boi, żeby po prostu ten 100. Ten 110 koni ciągnik by rozerwał tą pasę, tak? A powiedzcie, to jeśli ma tyle pieniędzy, żeby dać powiedzcie za 60 i za pasę 40 tysięcy, no przy za 40 tysięcy by kupił dużo bardziej wydajniejszą pasę. I ten. I powiedzmy, nie wiem, mówię, Unia Famarolkę by kupił, czy kupiłby Nicholanda używkę, czy jakiegoś tam, nie wiem, klasa, czy coś w tym stylu, tak? Przecież mógłby kupić. Ale widział, że po prostu ta pasa jest w miarę do mnie zadowolonym stanie.
mimo że już ma zabranych tych belek ile ma, i to już wyłącznie tylko u mnie praktycznie, ile belek zabranych ma, i to patrząc, no to szczerze jestem skłonny, podejrzewam, że już gość się zadzwonię i podejrzewam, że ta 60 z tą prasą pójdzie. No ja będę chciał coś wtedy poszukać też na Cito, żeby kupić jakąś prasę, no bo też przecież muszę mieć pasować, tak. Czy to słomę, czy to właśnie. Właśnie słomę to jeszcze po biedy mam, ponieważ przecież mam jeszcze kostkę, tak, więc jeszcze mogę na tego zrobić przecież kostkę. Tak, więc ja jeszcze jako taki jakiegoś problemu nie mam, tak, zapasy trochę więcej chłopakom, którzy przyjdą mi spowodować. O ile jeszcze jakieś tam miałem, montek znajdę, żeby to ogarnęli. I pomogli mi to ogarnąć. I powiem szczerze, że jestem skłonny to zrobić. Ale powiedziałem, że jeszcze do końca tygodnia, jeśli bym chciał. Bo powiedziałem, że ja będę chciał jeszcze zrobić siano. Zrobić siano i dopiero będę chciał ewentualnie ten cały zestaw sprzedać. Jeszcze bardziej mu to pasuje. Ponieważ będzie widział wtedy dobitne sprawdzenie tej prasy i tej 60 w właśnie wspomnianym sprzęcie. No nie wiem, jakiś taki, moim zdaniem, troszeczkę gościu nie będę obliżał, ale to chodzi troszeczkę dziwny. No bo co to takiego fajnego w 60, która no, też ma swoje mankamenty. No i prasa. Zwykła Sigma. Nie powiem, bo ta pierwsza Sigma jest idealna, przynajmniej w moim odczuciu. Była. Bo wyalumiałem taką prasą, pierwszą chyba sypmę z tego wysypu, tak zwanego. To był 96 rok, bo wydaje mi się, że to chyba ten pierwszy wyrzut tej prasy był. No i powiem szczerze, że ona była naprawdę dość z tą prasą. No, poszła tam 3 km dalej, bez znajomego. No i władzę to się dalej chwali. Więc mówię, no tutaj patrząc, no gościu właśnie też szuka taki pas, też mówi, chciał, że kupić coś innego, ale mówi, że tu widzi, że ma fajnie, że ta pasa jest bardzo fajna. No też się zastanawiał, czy to, co byśmy kupowali, tego nie wiem. Jeśli byśmy to w ogóle sprzedali, tak, bo pewnie musiałbym dołożyć pewnie no, wartość tych pieniędzy sprzedania tej pasy, no 60 na jakąś pewnie prasę, tak. Więc, no koć mnie to. Koci mnie to niemiłosiernie, ale to zobaczymy to może w przyszłym odcinku. Dwa odcinki, jak dacie jakiś tam może komentarz ewentualny odnośnie tego. No, mnie to bardzo koci, nie wiem czemu już kasa pasowa. Wiem, że wiem. Szybko. No ale z drugiej strony czemu nie? Pasowka, no fakty też wiadomo. Mogłyby moje ciągniki nie uciągnąć, tak? Czy to właśnie... Znaczy, bo ja to mówię, jedna pomoc, czy Kejciusz, tutaj jedna pomoc jest. 82 konie, ten ma 82 konie. Więc może z pasówką by miały ciężko. Co do zgniotu. No ale może, zobaczymy. O, koci mnie. Coś tam pokombinować, no, te pieniążki. No zobaczymy. Bo na razie jak dzisiaj jest bilan, mam niecałe 3000 zł na koncie, no i jakoś tu trzeba żyć. Tak, z taką kwotą na koncie. Ale mówię, tutaj gość daje 100 zł za belkę. I powinno być git. A ile finalnie wyjdzie, to nie wiem. No wiadomo, że gamy realnie, staram się realnie grać, ale jednak tak sprzedaje, tak jak jest po prostu to spasowane, tak, czyli 3000. W tej cenie, która tam jest, to 200 coś złotych wychodzi kulka balut słomy, więc po 200 zależy się, ile teraz słomy będzie okrągłych, no to wtedy wiadomo. Wtedy będę sobie to obliczał jako tako. Widzicie, mieliśmy pieniądze w poprzednim odcinku, no ale widzicie, na szczęście udało nam się tak osiągnąć fajnie. Spłaciliśmy kredyt z gospodarstwa, spłaciliśmy kredyt silnika, spłaciliśmy, znaczy kupiliśmy jeszcze ten, ale patrzcie, jeszcze mam jeden mankament, bo teraz dzwoniłem do banku, powiedzmy, no i chciałem wziąć, sprawdzić, czy mam kredyt, tak, bo tu mamy, patrzcie, czy mamy 4 kredyty spłacone i dostaje mi 440 z hakiem, nawet 450 tysięcy,
I teraz chciałem sobie wziąć kredyt. I patrzcie, nie mogę nic kredytu wziąć. Wcześniej miałem zdolność kredytową, a teraz nic nie mogę wziąć. Za zdolności kredytowej. Zadłużyłem się, widać konkretnie, stawiając ten obiekt, tą obławę właśnie. Więc teraz patrząc, ja muszę tylko i wyłącznie żyć właśnie z swojego zarobku, zbóż, z mleka i te pieniądze. No, mam na teraz nadzieję, tak. Jeśli, a naprawdę, poddaję teraz szalam te wieki, poddaję rodzinie, a wpłacę kredyt prawdopodobnie. Później to mleko też, mam nadzieję, że to mleko też fajnie pójdzie. I też będę miał tych pieniędzy. Wiadomo, ten miesiąc jeszcze może być taki przysłaby. Z tego względu, że tam te jałówki dopiero zaczynają się wycierać. Tak robię tam te jałówki, które też teraz są nad ocieleniem. Więc teraz możecie być słabo, ale podejrzewam tak 2-3 miesiące, tylko się unormuje. No i ty, później tam te pieniążki, raczej z tego mleka, to już powinniśmy mieć w miarę fajne. Na pewno wiem, że kredyt, który wziął właśnie wzięty był na postawienie tego obiektu, czyli obory, po obory szopy, był wzięty, na pewno będę starał się nie spłacać go. Cóż, to jest tu 6-4 miesięcy. Tylko po prostu będę chciał go wziąć, spłacić, no jak najprędzej, tak? Czyli faktycznie będę chciał kupować, jeśli będzie taka możliwość, po prostu kupić jedno pole w sezonie, ewentualnie jakąś maszynę dokupić, resztę wziąć to i odpłacać, żebym tą zdolność kredytową miał. A po prostu nie wiadomo, jeśli będę miał taką zdolność, będę taki zabieg, żeby mieć bez kredytów, no to już mi nie będzie to leżało, nie powiem gdzie. Po prostu miał tylko pieniążki, miał to płynność finansową. No jeśli tak będzie, no to będzie zajebiście. Mam nadzieję, że te krowki też będą fajnie mi teraz prosperowały. No i teraz tylko co, no jeszcze po prostu, no to tylko co widzę teraz jest problem, to jest jedyny minus tego, że to w tej starej szopie, ale w sumie to taka, tam ma się sobie patrzeć, mama, Jezu, tu brakuje. Nie ma odpływów takich typowych do szamba, więc mamy tylko 10 litrów. Ale tutaj mamy już dość dużo. A czemu tak jest dużo? Bo tam nie będzie ścielone. Tam to są szopana rusza bodajże. Ja się nie mylę. Ja się to zaraz sprawdzę. Nie motam się dzisiaj, bo jest niedziela, jestem trochę zmęczony. Mimo wszystko, że to jest niedziela. Nie tu. Tu chodź. I macie to obawę naszą usta, tak? Więc tutaj słomy nie będzie wcale. Więc tam jest w sumie dobrze, bo tak, byki produkują mi gnój, mam gnój od byków, mam gnój od tamtej szopy, więc tutaj nie muszę mieć tej wolnika tyle. Tylko właśnie nie z innej chociaż szopy gnojowice, co też będzie fajnie, bo ja też tej beczki nie używałem, chyba tylko bodajże na jednym odcinku używałem tą gnojowicę, tą beczkę i tyle skończyliśmy. Mam nadzieję, że tutaj już będzie troszeczkę lepiej z tym wszystkim. Ogólnie dlatego ta obława była taka ciulowa, dlatego ona była postawiona, była fajna, klimatycznie wyglądała. No ale teraz już dobrze, że jednak zdecydowałem się po prostu podmienić ją. Mimo wszystko no, tam ta była ciut większa, ta jest ciutniejsza, no ale jednak wszystko w niej działa bez problemu. Motchawa jest w ogóle. Tam trochę nie była, dlatego tak jakoś się... Aż teraz modhub czy nie modhub, to i tak to nie ma różnicy. Bo i tak to jeden czod wychodzi, szczerze mówiąc. Czy mamy teraz na modhubie mody, czy mamy na jakichś innych stronach, nie jasne, LS Portal. LS Portal lepiej wychodzą te mody, niż wychodzą na samym modhubie, więc... no... Będzie teraz ciekawie, jeśli to się tylko... jak mam się to przyjmie, tak? No bo po prostu podmieniłem, bo żeby po prostu mieć wygodnie, tak? No bo tak. Teraz, szczerze mówiąc, to jest lipiec. Ja popasuję sobie słomę i padło w niej już na 100%. Znaczy tak, na 100%. My już się widzimy w sierpniu. Widzę się z wami. Ale ja jeszcze muszę zrobić się na kłosy, więc no tutaj będzie dość dla mnie ciężki
Ciężki, no to ściąć ktawy, przewrócić, zgabić, spasować. I wszystko. No bo tak, no, chyba że się na kieszonkę powiedzmy jeszcze zrobi. Żeby po prostu coś tam też fajnie wyglądało. A to też tak poza tym będę pewnie robił wszystko poza odcineczkiem. Mimo wszystko. I powiem szczerze, że teraz patrzyłem, umie już odnośnie gospodarstwa. Brakuje mi jednej maszyny, która by teraz mi na pewno dużo ułatwiła. Można powiedzieć gospodarowanie. No i ten czas przyspieszyła roboczy, czyli potrzebna mi będzie zgabiaka. Zgabiaka, proszę Państwa, z tego względu, że ta gabaka, zgabiaka, no jest już na te hektary, na te łąki, które posiadam wydzierżawione i swoja, i swoją, szczerze jest za mała. Proszę Państwa, za mała. No i teraz się zastanawiałem. Patrzyłem ogólnie za jakimiś zgabiakami jednokarozerowymi, 4,5-metrowymi, co tu już na pewno by był przeskok bodajże chyba 1,5 metra, czy nawet lepiej, względem właśnie tej starej, ale też patrzyłem ostatnio odnośnie zgabiaki już dwukaruzelowej. Wiem, trochę ryzykowne, bo teoretycznie patrząc teraz sobie później zapnę rozwój, tak, no, zapnę ten możliwość rozwoju na gospodarstwie, ale no, dużo szybciej bym miał tu ogran, bo przywacaka jest dobra, bo jest to gwiazdowa, jeszcze, ale ten przywacaka będzie dużo, tak, inaczej, głosowi mi brakuje. Sprzewacaka jest na pewno mniej używana niż sama zgabiaka, tak? Bo jednak, czy wsiano kieszonkę, czy wsiano, jednak ta zgabiaka musi mieć cały czas ten przemiał i ona cały czas to zgabia. Jednak sprzewacaka jest używana 2 razy do roku u mnie, a jeszcze idzie wsiano kieszonkę, więc tutaj nie muszę się jakoś tutaj, wiecie, męczyć z tym. A zresztą 60 będzie miała, 60 ma wtedy i tak lepszy przemiał, a czy pasuje, o, nie przemiał, kuźwa, lepiej pasuje pod tą przewadzakę. A po prostu, no, jeśli chciałbym tą 60, na pewno nie chciałbym się cofać z maszynami, bo na pewno jakiś ciągnik musiał to też miejsce kupić. Tak, mimo wszystkiego, że ma posiadam 3 ciągniki. No 30 raczej zostanie dożywotnie, moim zdaniem. Bo ona mi się strasznie podoba. Ona jeszcze też będzie dużo robiła. Bo ona może chodzić w siewce. 600 kg palcem w nosie ona radzi. Życiorealnym siewka 600 kg to jest palcem w nosie sobie będzie radziła. Opeskiwacz. A właśnie, jeszcze po rozwoju tym chciałbym jeszcze. Inaczej, do inwestowania w gospodarstwo. Poza zgabiaką też chciałbym kupić opeskiwacz. Większy z tego względu, że proszę Państwa. Ja widzicie, przecież kupowałem na wiosnę bronę aktywną wraz z siewnikiem. No i pogadałem później na spokojnie, dzwonił ten gościu, ten handlarzyk się pytał, jak ten sprawdzuje, ja się ten sprzęt, mówię, zajebiście to wszystko. No i pytał się, czy robiłem ścieżki. Technologiczne właśnie. No. Mówię panie, no ja takiego czegoś jeszcze nie słyszałem, żeby robili ścieżki. No mówi, niech pan sprawdzi, te ścieżki by pasowały. No, moim zdaniem jeszcze chyba na okres ścieżek technologicznych, moim zdaniem jeszcze za wcześnie jest, gdyby nawet. Ale powiem szczerze, kłoci mnie. No, na pewno chciałbym mieć na pewno jakiś większy ciągnik z nawigacją, przede wszystkim już. A po drugie chciałbym mieć już, można powiedzieć, swój zestaw marzeń i to w grze, i to w realu. Znaczy inaczej, no, w grze i w realu. Czyli siewnik nadbudowany, 3-metrowy. Zasypem 1,5 tony. Jeszcze sobie się tkiem, nie 1,5 tony. 1,5 tony zasypu i mieć właśnie 3-metrowy. Wiem to powiedzieć trochę taka abstrakcja, 3 metry i 1,5 tony. Ale chyba są takie agromaszu, ten zestaw chyba tak właśnie posiada, chyba Afropuzyn, chyba tam 1,5 tony wchodzi, jeśli nie wiem. Taki właśnie zestaw. Chciałbym tutaj dopiero wtedy iść typowo w ścieżki.
A jak tak będzie, no zobaczymy, ale w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Ci się spodoba, to ciepłe, w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.